naukowym Udiego. Czy interesuje Was przyszłość? Wielu z Was tak. Czy kryształowa kula w laboratorium naukowym nie wydaje się czymś dziwnym? Tak, ona nie pasuje tutaj. Jest tu coś jeszcze, co zdaniem niektórych ludzi nie należy do laboratorium naukowego. Dotyczy przyszłości. Czy wiesz, że więcej niż 1/3 tej książki to proroctwa? Szczegółowe, specyficzne proroctwa odnośnie przyszłości? A teraz pytanie. Czy Biblia i kryształowa kula to jedno i to samo? Mogą być razem? Jest sposób, by to sprawdzić. Możemy naukową metodą przeanalizować tę księgę, dowiedzieć się, czy zawarte w niej proroctwa są prawdziwe. W tym celu użyjemy historii i matematyki. Przygotowując ten film, odwiedziłem wiele krajów i narodów występujących w proroctwach biblijnych. Podróż trudna, bo miejsca te rozrzucone są na przestrzeni tysięcy mil Bliskiego Wschodu. Od zimnych wód Morza Śródziemnego, poprzez palące piaski pustyń arabskich, aż do dalekiego Iraku. Z tych miejsc największą rolę w proroctwach biblijnych odgrywa starożytne miasto Jerozolima. Święte dla milionów Żydów, muzułmanów i chrześcijan, którego nawet 40 wieków nie zdołało zniszczyć i zepchnąć w zapomnienie. Mimo tak długiej i tragicznej historii, Jerozolima żyje nadal. Jest główną sceną i obiektem przepowiedni biblijnych. Jedno z najbardziej stumiewających i niezwykłych proroctw dotyczy murów i bram tego miasta. Do Jerozolimy, otoczonej murami ze wszystkich stron, można wkroczyć tylko przez jedną z wielu bram. Pomiędzy nimi brama Gnojna, brama Syjońska, brama Jafy, brama Nowa, brama Damasceńska, brama Heroda, brama Świętego Stefana i brama Złota. W czasach biblijnych brama Złota prowadziła prosto na dziedziniec świątyni Salomona, najważniejsza brama miasta. Nic dziwnego więc, że jest ona przedmiotem biblijnych proroctw. W 44 rozdziale Księgi Ezekiela w wierszu pierwszym czytamy: potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni zwróconej ku wschodowi, lecz była zamknięta. I rzekł do mnie: ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan Bóg Izraelski wszedł przez nią. Dlatego będzie zamknięta. Przez 600 długich lat proroctwo pozostało niewypełnione. Aż pewnego wiosennego dnia, około roku 30, Jezus Chrystus, Król Izraela, wszedł przez tę bramę i tak część pierwsza proroctwa wypełniła się, ale druga wydaje się być nieprawdopodobna. Pamiętajcie, że złota brama od czasu, gdy Jerozolima dostała się pod panowanie Arabów, którzy zburzyli świątynię Salomona, prowadziła wprost na dziedziniec skalnej kopuły, zwanej również meczetem Omara. Od chwili ukończenia budowy miejsce to przyciąga wiernych muzułmanów ze wszystkich części świata. Przybywają, by oddać cześć Allahowi, pomodlić się do niego w cieniu świętej budowli. Ponieważ droga do skalnej kopuły wiodła poprzez złotą bramę, logicznym było, by brama była otwarta. Muzułmanie nie widzieli powodu, by ją zamykać. W XVI wieku sułtan Sulejman postanowił odbudować mury Jerozolimy razem ze złotą bramą. Gdy ją odbudowano, wydarzyła się rzecz zdumiewająca. Natychmiast po odbudowie kazał ją zamknąć, zamurować blokami. Odbudować bramę, a potem ją zamknąć? To niewiarygodne. A jednak tak było. Jedno jest pewne. Wszystkie inne bramy pozostały otwarte. Brama Heroda,
brama świętego Stefana, brama damasceńska i nawet niewielka brama gnojna. Ale złota brama, ta najważniejsza ze wszystkich, wypełniła proroctwa sprzed 25 wieków do ostatniego słowa. Ta brama ma być zamknięta, Bóg Izraela wszedł przez nią i dlatego będzie zamknięta. Jest to tylko jedno z proroctw biblijnych. Są oczywiście setki innych, każde zdumiewające. Na przykład 160 km od miasta Jerozolimy znajduje się miasto Petra, jedno z najdziwniejszych miast na świecie. W czasach biblijnych nazywano je Sela, zaś cały region górą Seir. Do Petry brak szerokich dróg. Jest tylko jeden wąski trakt zwijający się poprzez El Sek wąwóz ze ścianami wznoszącymi się stromo ku niebu. Na przestrzeni 2 kilometrów wąwóz ten jest światem marzeń, cieni i ciszy. Aż nagle gigantyczna świątynia, zbudowana nie z drewna i nie z kamienia, lecz wyrzeźbiona w różowo-czerwonej skale z bocza góry, legendarny Taznet Ferun. Ale to nie wszystko. W innym wąwozie, rozszerzającym się we wspaniałą dolinę, wykute są świątynie, pałace i grobowce miasta Petry. Z roku na rok miasto Petra rozrastało się i umacniało, kontrolując drogi karawan transportujących skarby Dalekiego Wschodu i Arabii na chłonne rynki Grecji i Rzymu. Miarą wzrastania bogactwa i kultury w Petrze szerzyła się również pycha, arogancja i okrucieństwo. Symbolem tych elementów są pozostałe zabytki religijne. Ogromne obeliski cięte z wierzchołka góry dla czczenia Duszara, Boga Słońca. Ołtarze z kamienia, sadzawka. W jakim celu? Biblia mówi, ci ludzie przelewali niewinną krew. Może w tej sadzawce kapłani Duszary zmywali ze swych rąk krew ludzkich ofiar. Chronieni przez wąską bramę wjazdową, mieszkańcy Petry czuli się pewni, że nikt nie może pozbawić ich skarbów ani ukarać za grzechy. Ale proroctwa boskie obwieszczały upadek pogańskiego miasta. O ty, które mieszkasz w rozpadlinach skalnych, zajmujesz szczyty pagórków, choćbyś uczyniło sobie twoje gniazdo tak wysoko jak orzeł, zrzucę cię stamtąd, mówi Pan. Mijały wieki. Wydawało się, że Petra będzie trwać wiecznie, ale ani czas, ani okoliczności nie mogą powstrzymać wypełnienia się proroctwa. A wszystko stało się tak prosto. Obrano nowy szlak handlowy, omijający Petrę na korzyść Palmiry, miasta leżącego na północy. Był to cios prosto w serce tego dumnego miasta. Handel Petry, stanowiący podstawę życia, powoli obumierał. Wkrótce ludzie opuścili domy, nad których budową pracowali ciężko. Opuścili świątynie i pozostawili groby najbliższych. Opustoszał wielki amfiteatr, którego kondygnację wykuto w solidnej skale. Wyobraźcie sobie ten olbrzymi wysiłek, wyciosanie i usunięcie całej góry, usuwanie ton skał. Ten wielki amfiteatr, wypełniony tysiącami mieszkańców Petry, jakżeby się śmiali, słysząc proroków głoszących upadek. A jednak te proroctwa wypełniły się. Wszystko, co pozostało, to stada kóz. Izajasz mówi tak. Zwierzyna pustynna spotka się z wilkami, a dzikie kozy będą się wzajemnie nawoływać. Kilka ptasich gniazd wśród ruin. I jak Biblia mówi, sowy i kruki będą tam mieszkać. Tam zgromadzać się będą sępy. Jak Pan powiedział, w pałacach twych wyrosną ciernie, a w fortecach jeżyny. I znów sprawdziło się proroctwo. Nie przez potężne armie ani wielkie bitwy, ale po prostu przez zmianę drogi handlowej. Miasto ze skały zbudowane, by trwać wiecznie, stało się martwą doliną wypełnioną szkieletami